Yo, 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 yo! Siemano wszystkim, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ i witamy w nowej serii na moim kanale o nazwie No Gems Rush, w której nie wydamy ani złotówki na gema, tylko będziemy je pozyskiwać z questów. Gra jest dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy. Będziemy w niej testowali różne deki i wbijali poszczególne areny. Mamy nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. No i pozostanie na długo na moim kanale, także serdecznie zapraszam! Jak widzicie, grę zaczynamy od nowa, mamy już 4 skrzynki do otwarcia, ponieważ samouczek ominęliśmy, bo nie jest ciekawy, wiadomo, gra nas prowadzi automatycznie, jak mamy rzucać karty, a my Wam przedstawimy, jaki deck możemy utworzyć z tych skrzynek, które zdobyliśmy i jaki będzie najlepszy na Goblin Stadium. Chyba. No. No to co, może Ty otwórz te skrzynie, zobacz na początku, jakie karty epickie mamy na Goblin Stadium. Dobrze. Widzę, że z epickich kart mamy Lightning i Goblin Barrel. Chyba na początku najbardziej przydałby się nam Goblin Barrel. Barrelka. Też mi się tak właśnie wydaje. Okej, okay, die close, no i sprawdzimy tą pierwszą skrzynkę z lewej. Dawaj. Dobra, otwieramy. O, dawaj za gema. Gold. Bomber. I muszkieterka, super. Muszkieterka się przyda na pewno. Dawaj kolejnego. To jest free chest w ogóle? Nie, jakiś training wood. Patrz, jest możliwość na epika, to dawajcie. Może wypadnie nam na dzień dobry baryłka. Gold. Arrows. No nie ma niestety. No i znowu bomber. Nie, jest! Jest szkieleton armii, fajnie. Skarmi na dzień dobry, moim zdaniem, zajebiście. Przyda się na pewno w deku. Tak. Mam nadzieję, że jeszcze spadnie nam ten dragon, tak? Jeszcze jest? A to na tej arenie? Nie, nie ma. Jest Goblin Barrel i Lightning. Aha, dobra. Ale szkieleton armii nie było, także nie wiem, o co tu chodzi, dobra. A no faktycznie. Open now. Gold oczywiście. Archers. Spoko. Knight. I strzałki. Strzałki spoko też. No i ostatnia skrzynka. Otwieraj też ją za gemy. Gold. Bomber. Arrows. No i Knight. Knight spoko. Dobra. Dobra. Teraz sobie sprawdźmy questy. Pokaż questy. Zobaczymy co mamy w questach. O, free chest. Dawaj free chesta od razu open. Goldzik. Gemy. Dwa się zwróciły. Spear goblins. O, dobrze. Też spoko. Gobliny nie mieliśmy też. No i patrz, rare Valkyria na dzień fajnie. Dobry, też spoko. Co mamy jakiś, czekaj. Plied Mirror 20 razy, 1-1 na battle. Aha, challenge. No dobra, to możemy... Nie, nie możemy przecież, bo... Nie mamy nawet lustra i nie możemy grać w challenge'ach jeszcze na tym poziomie. No przecież dopiero zaczęliśmy, nie? Okej. Okay. Dobra, wszystko jest spoko. To teraz sobie się skupmy i sprawdźmy, jaki deck możemy najlepiej ustalić. Ustalimy na początek ile? Trzy deczki. Pod każdym numerkiem będzie osobny deczek i pod koniec odcinka ustalimy, którym deckiem najlepiej się grało i... To tyle. To tyle. A więc tak, mordeczki. Zabrakło nam kart na trzeciego deka, także zarobiliśmy na początek dwa tylko deczki. Jest w nim Knight, Archerki, Bomber, Arrowsy, Fireball, Giant, Muszkieterka, no i Skarmi. Skarmi, skrót od Skeleton Army, jest łatwiej wypowiedzieć i szybciej hasło te pada podczas walki. W drugim deku za to zamieniliśmy strzałki na Valkyrie, ponieważ na Goblin Stadium nie ma zbyt dużo latających kart, dlatego... Mi się wydaje, że Valkyria też jest dobrą alternatywą. Teraz ulepszmy sobie te karty na poziom wyższy. Za 5 golda, wiadomo. Bomberek również. Co jeszcze mamy? A, i strzałki. O! Patrz, strzałki na trzeci, tak? Od razu? Tak. No i kozak. Super. Pamiętajcie też, że Valkyria jest bardzo dobra na szkieleton armii. Mamy już poziom drugi, super. Nie rozegrali nic, a poziom drugi. Więc co mogliśmy zrobić na początku? Te chesty, co mieliśmy, zostawić je sobie. Zagrać nie, bo to palem. Były automatyczne skrzynki z tamtej areny, wiesz? One aha. Później się nie przenoszą do wyższej. Aha, no to chyba, że tak. No co? Pierwszy meczek? Lecimy. Zaczynamy. Co za ważniak? VV09. No i co na samym początku? Wzięliśmy deka z Valkyrią. Co mamy w deku? Giant idzie na nas. Wypuśćmy sobie Valkyrię za King Towerem. Zanim ona dojdzie do mostu, to zdąży nam się eliksir już załadować i będziemy mogli kolejną kartę kontrującą dorzucić.
i zobaczyć, co zagra nam przeciwnik. No i zagrał nam co? Bombera. Ja na to rzuciłbym Fireballa, wiesz? I tego Bombera zgasimy. I możesz za King Towerem postawić w sumie muszkieterkę. Tak, za King Towerem stawiajcie muszkieterkę, żeby wtedy mob, który idzie z naprzeciwka, was nie zaatakuje, bo pierw zaatakuje Tower. Szkieleton Army, dobrze. Szkieleton Army na Knighta i Arszerki. No i mamy taki malutki push, patrzcie. Doszło sobie też Szkieleton Army, fajnie. Elegancko. Spuszowało wieżę. No i teraz idzie na nas muszkieterka. Największym błąd jest, początkujący gracze rzucają od razu kartę na niego. Poczekajcie, aż ona minie most. O! I dopiero i wtedy teraz. Tower przyjmuje muszkieterkę. Tak, rzuciliśmy kartę tanka i Tower zaczyna atakować po prostu tego moba, który jest naprzeciwka. Gianciki się miną. Szkieleton Army. Szkieleton Army nas zgasi, ale damy tego Walkirię na ten Szkieleton Army, a za Walkirią damy Arszerki. I patrzcie, co się dzieje teraz. Walkiria normalnie czyści sobie cały teren. No i nawet te strzałki ich nie pomogły, żeby nas zgasić. I teraz przed to szybko wszystko Knighta, bo ma dużo życia. Ja bym jeszcze Fireballa zrzucił na tego Bombera na szybko, żeby on nam tego nie spuszował. No i super. No, o i Suba dostali. No i jeszcze raz. Powierzy. GG, trzeba mu wysłać good game'a, nie? Znowu idzie Giantik. Znowu wychodzimy muszkieterką sobie na przykład z tyłu. Niech sobie ona powoli idzie. I on teraz pewnie rzuci Szkieleton Army, to my to zgasimy Walkirią. O, jednak nie. Muszkieterka. Podajemy Szkieleton Army na to wszystko. Na środeczek między dwoma mobami. I zobaczcie, co się stało. Wszystko zgasili. No i Walkirię na szybko na most, żeby przeżyła jeszcze muszkieterka, która szła za nim. No i teraz dorzucamy sobie cięższe karty. Tak, cięższe, ale ja bym tego zrobił. Mamy full elixir i na przykład Gianta wysłał na spacer. Patrzcie, jak to się robi. Rzucasz kratkę w prawo, no i nie wyszło. Oj, nie wyszło. Na spacer wyszło. Nie wyszło. Dobra, 1-1. Ale mamy Giancika z prawej. Rzuć sobie za nim muszkieterkę, dokładnie. Wow. Tam poleciał Szkieleton Army, w sumie tylko Fireballa mamy na to, nie? Mamy Fireballa, tak. Ale teraz go wykorzystam szybko. Boom. No i dobra. I no Gianta od środka. Patrzcie, co się dzieje. Muszkieterka przejmuje Gianta. No i nasza kontra chyba będzie udana. Będzie powierzył, uwaga. Nie do końca. Nie do końca. Teraz sobie czekamy na full elixir i na ruch przeciwnika. Idzie Giant, muszkieterka za King Tower. Walkiria. Walkiria, myślę, na środek, na most, żeby już tą muszkieterkę puszowała. Bomber zginie od King Towera. Ło, Szkieleton Army. I od środka Giant. Again Giant. Teraz dwa towery przejmują Gianta. Jest taki trójkąt. No i jeszcze no to. No i Fireball i będzie dobrze już. I well done, myślę. Walkiria zgasi to? Zgasi. No, zrobiła pieruta i zgasiła. Jeden mały fail, bo po prostu Knight już za daleko poszedł za ten most, nie zobaczył Gianta. No i myślę, że taki pierwszy poradniczek na pierwszą walkę jest spoko, wytłumaczone bardziej niż w tym pierwszym samouczku. Sprawdźmy może sobie na początek, jakie questy jeszcze mamy do wykonania. Play card with epics rarity 40 times na pierwszej arenie. 100 golda. 40 razy, no to trochę trzeba pograć. Tak, a mamy kartę rzadkich ile? Raz, dwa, trzy, cztery karty rzadkie w deku, czyli tego ze strzałkami chyba nie ruszymy na razie deka, wiesz? Mhm. Żeby tą Walkirią nabić te punkciki w queście. Dobra, dobra, to teraz JJ. Przejmuj stery. I lecimy. Zaczynamy. Mam Gianta, to na pewno zaraz go puszczę przed King Towerem. Za King Towerem. Za King Towerem. No, dokładnie. Z naszej strony przed. Poczekamy do końca eliksiru i jest dobra. Zobaczymy, co on nam wypuści. Drugi poziom, także wiesz, uważaj trochę. To nie? Już jest kozak. Bombera chyba, nie? Za tak. Giantem. Giant Bomber. Giant tankiem, Bomber taki ofensywny. Tutaj sobie muszkieterkę na tego. Tak. I rzucajcie wtedy kartę, kiedy mob z nadprzeciwka, przeciwnik zacznie bić waszego towera, tutaj, bo wtedy wasza jednostka nie straci życia. Obronimy to Walkirią, a tam już jest push wieży, fajnie. Patrzcie, co się dzieje z lewej strony. Bomber podhacza, a Giant jest jego tarczą. Na tutaj pyrkę. Normalnie Kiri. Pyrkę. Knighta. Walkiria, tak. Myślę, że tam sobie dorzucę Szkieleton Army jeszcze. Można. Może akurat się uda. Dokładnie, bo Giant jest tarczą dalej. Patrzcie, co się dzieje. O, rzucił strzałki jednak. Nie wyszło, ale tutaj z drugiej strony już puszuje wieżę. I wiemy, że ma strzałki, także jakbyśmy my rzucali kontratak ze Szkieleton Army, to musimy brać to pod uwagę. Tak.
I teraz czekamy. No i fajnie, mamy już po dwóch wieżach. Daj dalej Gianta za King Towerem. Niech idzie takie większe combo, nie? Niech gościu się... Poczekaj chwilę. Niech zacznie atakować wieżę pierw. Dragon. Trzeba było troszeczkę bardziej może do lewej rzucić, wiesz? Bo widzisz, teraz dalej... Nie, nie atakuje ci. Masz szczęście. Nie atakuje ci muszkieterki. Jak dacie troszeczkę kartę do lewej, to wtedy ten siła rażenia dragona nie skupi się na waszej jednostce, tylko na King Towerze. A sobie tutaj już dorzucę Knighta za Giantem. Tak jest. Arszerki. Arszerki jakby puścił dragona z lewej strony, wiadomo. Tu już podejrzewam, że mamy wygraną. No nie ma co podejrzewać na pewno. Jeszcze dwa ciosy w nos od Gianta i koniec. No i, no i well done. Także kolejnych kilka tipów na wygraną, może w ten sposób. I mamy Golden Chesta, wow. Fajnie. Pro. Może akurat jakaś fajna karta nam wypadnie. Teraz moja rozgrywka. Mam nadzieję, że tego questa na tym odcinku skończymy całego. Te 40 razy kartę tą rzadką rzucimy, także skupmy się może na rzadkich kartach. No i dobijemy Crown Chesta pierwszego. Tak, dobrze mówię, Crown Chest jeszcze idzie nam. 10 walk 10 koronek trzeba zdobyć, o. Jak zwykle Giant za King Towerem. Tak, jak to mamy full elixir. To jest podstawa na tych pierwszych arenach początkowych. Idzie Knight. Szkieleton armii, jak rzucacie, rzucajcie do środka zawsze, żeby tego Gianta jeszcze... Znaczy, przepraszam, Knighta odciągnąć. Na to rzućmy na środek Walkirię, bo Walkiria ma push wokół siebie. I wiadomo, że niektórzy, jak rzuca się szkieleton armii na środek, to oni od razu rzucają strzałki, tak? A tak. Jak zrzucimy na bok, to on nie będzie wiedział, że ta szkieleton armii jest na boku. Tak, do tego jeszcze tak samo później to dotyczy Loga czy też Zapa, ale to na wyższych arenkach, tak do tego powrócimy. I patrzcie, co się dzieje teraz. Rzucam Kinga do lewej. I Tower atakuje Dragona elegancko, a King, kurczę, a Knight dostaje cały push. No i dobra, i zdążymy jeszcze Giantem wyjść na środek, patrzcie. Zatrzymał trochę muszkieterkę. Dokładnie. I teraz mamy idealne combo. Muszkieterka i Giant. I rzucamy z lewej szkieleton armii defensywnie, one no szybko pushują Gianta. Gościu, widać, super. Strzałek nie używa. Te pak się arszerki obróciły, a to cały czas muszkieterka ładuje go na pyrkę. Dobra, bomber na pewno się tam chyba przyda. Ci powiem, wiesz co? Szkoda było, że miał mało życia, dlatego nie chciałem tego bombera rzucić. Szkoda było mi eliksiru. No i co? Ten bomber niech sobie dojdzie. Zaatakuje tą wieżę ile? Dwa razy? Raz. Bomber to jest taki mały... Ham. Kozak. Ham. I prostak. Co? Idzie sobie Walkiria, tupta. Na moście już jest. I on pewnie rzuci na to Gianta, ona się nam wróci. Tak coś czuję. Nie, muszkieterka. No i co mamy? Dragon leci. Żebyśmy tej wieży nie stracili. Mhm. Knight i patrzcie, teraz z drugiej strony... Muszkieterka i arszerki mi się wydaje, że będzie najlepszym rozwiązaniem. Ja bym rzucił teraz dalej Gianta, żeby właśnie muszkieterka... Odsunąć karty. Mhm. Żeby muszkieterka go przejęła. Tutaj szkieleton armii. I bomber jest ham na środku. No i Walkiria go spuszuje. I patrzcie, co się dzieje teraz. No myślałem, że ta Walkiria zahaczy jeszcze muszkieterkę. Ale nie odpuszcza, cały czas rzuca tutaj na tą tak, stronę karty. Cały czas, no. A to zgaszę Fireballa i mi się skończy. Komedia. Boom. No i co, gościu, w szoku jesteś. I teraz patrz, co się dzieje. Giant na środek, bomber przejmuje go z Knightem, arszerki puszują. No i jest. Podejrzewam, będzie 3-0, jak dobrze pójdzie. Jak dorzucę tego szkieleton armii, on odda strzałki teraz. To ja dorzucę zaraz muszkieterkę. Fireballa ma w deku. Nie rzucił jeszcze go. Jeszcze nie. No i co? Pojawia coś z tego? Trzecia wygrana. Muszkieterka jakby była na drugim, by już troszeczkę większy atak zadawała, także GG mordeczko. No i to była kolejna walka przedstawiona, jak mniej więcej rozegrać, żeby no, nie przegrać po prostu na samym początku. Wiadomo, można rzucać na pałę karty, może wyjdzie. No to co, jedziemy z kolejną walką, mamy jeszcze dwie koronki do zdobycia, żeby zdobyć Crown Chesta. Także teraz JJ, battle, jedziesz! Jedziesz, młoda, jedziesz! Nie mamy Gianta na samym począteczku. Dobra, to widzimy sobie bomberem. Za King Towerem. No, z tej strony. Okej. Knighta daj do środka, Eka idzie. Ja sobie tutaj opostawię Knighta i szkieleton armii. Też masz szkieleton armii, daj z prawej arszerki. Dobra. To baka za dyma była, jak to kozak. Bo trochę tu... nam rzucił combo. Dobra, bomber sobie zgasił te gobliny. Nie zdążyliśmy dać żadnego tanka przed to, co nam zostało przez nas support i Walkiria nam teraz wszystko zgasił. Ja sobie tutaj postawię Walkirię. No, troszeczkę do lewej, niech ta Walkiria też się przejdzie,
że miała... Od razu mi rzuca karty, od razu. Mhm. Nie da mi złapać oddechu, tylko od razu wszystko wyrzuca. Dobra. Knajta jeszcze sobie dużo. No przed Bombera zdążył Knajt. Zdążył. Także spoko. Jest, wow! Gasił go konkretnie od razu. I patrzcie, co się teraz dzieje. Jak nie, teraz on rzuci szkieleton armii, zobacz. Nie, Pekę. Pekę, to my tutaj rzucimy szkieleton armii na środek. Poczekaj, jeszcze chwilę. Aż wejdzie za most. Teraz. A tutaj muszkieterkę. Idealnie. I teraz jeszcze nawet wieża, Princess Tower, zahaczał te goblin spirki, które weszły na nasze terytorium. No i muszkieterka sobie jeszcze fajnie broni walkirię. Dawaj Gianta przed szybko. Nie zdążę już. No faktycznie, no ale był eliksir, ale mogłaś jeszcze takie combo wypuścić, od razu taki kontratak. Wiem, ale Giant by poszedł od razu, tutaj sobie rzucimy walkirię na te. Tak, tak. Więc co mamy? Knight idzie. Walkiria sobie z nim poradzi, myślisz? On jest na trzecim. Poradzi sobie, bo jeszcze Tower go bije. Tak. Dobra, wychodzimy sobie... Pekka. Tak. I Archerki do środka. I Knighta. Albo Knighta. No i od razu cofnęliśmy Pekę do tyłu. Bomber zgasi. Tak, bomber zgasi od razu tego bomber. Patrz, Knight zgasił. To nieźle. Giant, Archerki. I za nim Archerki, dokładnie. No i Valkyria tutaj sobie na boczek. Na szkieleton armii Valkyria musi jest być. Jest kozakiem. Na tych niższych arenach jest kozakiem Valkyria. Dokładnie. Muszkieterka. I teraz wprowadzamy kontratak. No i teraz dorzucamy wszystkie karty, które mamy. Gianta bym na twoim miejscu rzucił szybko. A, zdążę? Zdążyłam? Jest. Pięknie. Bomber zgasił. Bomber zgasił nam ten szkieleton armii. Patrzcie, idzie co idzie. Nam taka ekipa, że... Muszkieterka, cztery arszerki i bomber. Patrzcie, jak tower siądzie. Trzymaj fireballa już na szkieleton armii. I rzuć. Nie ma opcji, żeby to... No. I patrz, teraz szkieleton armii rzuci? A, nie jednak. Zaraz rzuci. A my możemy dorzucić szkieleton armii. Tak, no i będzie niezła zadymka. Fiu, fiu. I jeszcze Valkyrie. I teraz dorzucamy wszystkie karty, które mamy, żeby tylko złożyć jak największe combo. Jak najszybciej. Zdążymy. 5, 4, 3. Jest, na trzy koronki udało się. No i GG. No i teraz mamy Crown Chesta do otwarcia. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. No i open. Super. Otwieraj. Ciekawe, co będzie. Gold. 155, na pewno się przyda. Gemy. Dwa. Dżemy. Bomber. Ulepszymy go na pewno. Tak, na pewno. Bomber na pierwszych arenkach jest zajebisty. Giant też super ulepszymy. Mm-hmm. W końcu mamy Pekę. Super. Będzie no taki fajny deck. Zobaczycie. I Arrows. Też bardzo też dobrze. Ile? 14 sztuk. Możemy sobie ulepszyć Arrowsy, bo na pewno będziemy ich używać teraz. Fajnie. No i wszystko. Dobra, mordy. Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę. Zastanówcie się nad subskrypcją, bo się uzależnicie od nas. Później będziecie musieli każdy odcinek oglądać. Także zapraszamy do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Buziaczki, cześć. Hej.